Witam bardzo serdecznie w kolejnej części zagramy w Dreamwalker Wymiar Snów, a skończyliśmy na tym, że mieliśmy przeszukać bibliotekę, jak dobrze pamiętam. Dokładnie, to jest biblioteka. Tu jest co? Przejście zablokowane, tu jest przejście zablokowane. No dobra, to nam została jak na razie biblioteka do przeglądnięcia. Zerwaną bransoletkę posiadamy i mamy dysk twardy. Nasze zadania. Sprawdź nagranie z monitoringu. Zewnętrzny bodziec. Nawet podczas najgłębszego snu do naszych zmysłów docierają zewnętrzne bodźce. Czasem podświadomość reinterpretuje je, co ma wpływ na sen. Dźwięki są głośniejsze, zapachy intensywniejsze, a zmiany temperatury bardziej zauważalne. Wspomnienia? Tego nie było. Skąd biorą się projekcje? Z naszych wspomnień, szczególnie z tych, które nas głęboko poruszyły emocjonalnie. Czasem jednak umysł potrafi stworzyć coś wyjątkowego. Coś, co pochodzi z najgłębszych i najmroczniejszych części naszej podświadomości. To sobie wyłączymy, zobaczmy, co my tutaj w ogóle mamy do zebrania. Tu gdzieś powinna być drabina. No jest drabina. Sounds familiar. Could it really be the nightmare? Czy to może być koszmar? Koszmar nikczemna, kreatura nawiedzająca ludzi w snach, obawiająca się swojego własnego odbicia. Mniej zawsze lustro przy łóżku. To tak bazyliszek. To sobie zamkniemy. Drabinę chowamy do kieszeni. Tutaj mogę przejrzeć swobodnie nagrania z kamery. Ja mam twardy dysk, podłączymy go. Potrzebuję kabla USB. Drukarkę żeśmy schowali do kieszeni. No dobra. Tu gdzieś powinno być... No ja mam drabinę. O! Auć, żarówka jest gorąca, muszę ją wyłączyć. Tutaj coś się chowa za książką. Za książkami dokładnie. Kandelabr. Kandelabr? Tutaj coś jeszcze możemy zabrać? Ale jak mam wyłączyć żarówkę? Może gdzie indziej będzie wyłącznik? Cofnij tą drabinkę i zerknijmy, co tutaj jest. O, tutaj była ta pastereczka. Dobrze to mówię? Chyba tak. Klapka się zamyka. Barwione szkło. A gdyby to podstawić tu? No, tu jest kabel USB. To chyba archiwum lokalnych gazet może się przydać. Na razie to będzie tyle. Dobra, zerknijmy na to nagranie. Kabel USB. Pyk, pyk, pyk. It's definitely a woman, but none of the frames show her face. I saw a local newspaper's microfilm archive here somewhere. Maybe I should check them. Data. Data jest zamazana. Mam takie coś. Mikrofilm. Ale tutaj... Nie, tutaj tego nie odtworzymy chyba. Mikrofilm już będziemy musieli zobaczyć, odtworzyć w innym miejscu. O. Tu coś jest. Pusty zaparzacz. Brakuje niektórych odłamków. Zaraz ich poszukamy. Jest tu jeszcze coś? Zamknięte. No właśnie, żarówka się przepaliła. I będziemy musieli tą żarówkę, co nas przed chwilą
parzyła tam w piętrko niżej, pewnie wykręcić i tutaj ją wkręcić. Muszę poszukać nowej żarówki. Tu mogłabym przejrzeć mikrofilm z archiwum. Słyszałam, że zwykle do takich czytników można podłączyć drukarki komputerowe. No mam takie coś. Aha, mogłam tu wydrukować dokładnie. Jest tu jeszcze coś, co mogłoby mnie zainteresować? So what brings you to our little town? I'm investigating the mental breakdown of Sandra Perkins. What can you tell me about her? Not much, I'm afraid. My memory has been failing lately. Oh. Please, sit down. I'll make tea, if you don't mind. Oh, thank you. Being old is so embarrassing sometimes. Bring the tea set from the cupboard, please. It's an authentic Chinese porcelain for special occasions. Klucz do kredensu. Przygotuj herbatę i ciasteczka. Tutaj była pastereczka. No. Pokaż mi się. No. Co tutaj jest? Co to jest? Termometr? Nie, to jest zapalarka. Mam zastawę z chińskiej porcelany. Zostawiłam ją chyba w salonie. Tak mi się wydaje. Zaraz po nią pójdziemy. Proszę pani, ale najpierw... Dlaczego mu wzięłaś głowę? Tu mogę zagotować wodę. To nie zadziała. Wydaje mi się, że najpierw będziemy musieli tutaj postawić czajnik. Potrzebuję zaparzacza na herbatę. Mam takie coś. Schowajmy to. Tu mogę napełnić czajnik. No właśnie. Wróćmy się po tą zastawę. Tu jest pastereczka, właśnie. Zestawa jest niepełna. Niezła pamiątka, Portugalia. Aha, brakuje filiżanki, proszę. Teraz jest pełna. A jeszcze coś tu możemy zabrać stąd? Coś tu jeszcze chyba jest do zrobienia. Dobra, na razie nie będziemy się tym przejmować. I didn't always live in the drowsy valley, you know? I used to be a journalist for a big-time magazine in the capital. But after retiring, I wanted a break from the noise of the big city, and I moved here. Teraz mogę dodać herbatę. Teraz zalejmy gorącą wodą. Ale... Ja nie mam w czym zagotować tej wody. Tutaj się robią ciasteczka. Nie pamiętam, gdzie dałam słoik na ciasteczka. Czy mogłabyś mi go poszukać? Słoik na ciasteczka? Też nie wiem. Tutaj coś jest. A nie. To nie jest słoik. Elvis Presley. Co za talent. O, to pamiątka z mojej wycieczki do Japonii. I to by było chyba na tyle. W tym miejscu. Teraz możemy włożyć te barwione szkło. Ha! Tutaj schował się czajnik. Włącznik lampy. Muszę czymś zastąpić gałkę. A gdybym tym zastąpił? Nie. A może głową figurki? He! Kto by pomyślał, mamy słoik na ciasteczka. Ale najpierw jeszcze wykręcimy gdzie on. Aha, to była tutaj. Wróć, tu jest ta żaróweczka. Przesuńmy drabinę. Guziczek włożymy i... Żarówka nasza.
tutaj sobie włożę. To nie zadziała. Ojej, zadziała. Fire at the tower. There is no mention about Alan's death. Why? Was it covered up? It looks like Dorothy was the editor-in-chief of the newspaper back then. I should ask her some questions. Sprawdź archiwa gazety. Porozmawiaj z bibliotekarką o przeszłych wydarzeniach. Najpierw zakotujemy sobie wodę. Ram pam pam. Zapalarka. Aha, odkręć gaz. Not much is going on here, huh? And what about that fire at the tower? Well, as I said, I don't remember much. Sometimes I feel like some vile entity blocks my memories. Ciasteczka. Te ciasteczka są gorące, tu była rękawica. Proszę. Ale nie mogę tego położyć? Dziwne. Najpierw zalejemy sobie może tą herbatkę. Czy możesz wyjąć ciasteczka z piekarnika? Mam już wyjęte. Muszę jej pokazać coś, co odświeży jej pamięć. Please, take a look at this article and focus. It's very important. What happened then, after the fire? I remember I was a chief editor back then. But after that accident, I just quit. But why? Maybe I could help? I have some special abilities that allow me to explore the human subconscious. And maybe I'll be able to expel this thing that's blocking your memories. Really? You some kind of hypnotist? I used to love being hypnotized. All right, let's try. Well, yes, we can call it hypnosis. First, I want you to relax, okay? And we'll turn off the radio. Proszę, radio wyłączone. Przygotuj się na wejście do podświadomości Dorothy. Ułóż elementy podświadomości Dorothy w spójną całość. To ma wyglądać w ten sposób. So, it looks like the nightmare is responsible for the librarian's memory damage. What was it looking for? The memory is faded. Maybe I can restore it. Znajdź wspomnienia o wydarzeniach na wieży. Cóż to za rybka? Kolory wspomnień bledną. Klucz do akwarium. No dobra, ale... Co ja teraz mam zrobić? Tu jest jakiś gość. Tu sobie stoją. Aha, sucha farba zakleiła mocno szufladę. Będziemy chyba tam malować. Najpierw włożymy tą rybkę do tego akwarium. Powinnam zwabić rybę na powierzchnię. Ale w jaki sposób? Tu coś jest. Nie ma gałki. Wachlarz. Przycisk. Brakuje paru piór. Tutaj brakuje tej gałki. To już było. Na palecie brakuje kolorów. Balkon.
mogłabym rozpalić węgle do białości. To jest siatka na motyle. Powinnam ostrożnie ściąć roślinę, ale czym? Mam jeden przycisk, a potrzebuję dwa. Tu coś jeszcze jest, nożyczki, pióra, mogę zabrać pióra? Tak wygląda na złego, może trochę jedzenia go uspokoi. Możliwe. Potrzebuję zbiornika na ten kolor. Nie mam. Wrócę się, wezmę ten właśnie. Wezmę trochę popcornu. A, ja myślałem, że popcorn będę sobie mógł wziąć. Mogę jednak. Jednak mogę. Masz. Dobra. Pióra nasze. Zbiornik też na. A! Do tego zbiorniczka będę mógł sobie dać farby. Dokładnie. Najpierw uzupełnimy wachlarz. Brakuje paru piór. No dobra. Tutaj włożymy sobie kolor zielony. Aha, brakuje mi jeszcze. Ilu? 5 kolorów. Wspaniale. Rozpuszczalnik. O, jest kolejne pióro. Chyba jeszcze jedno potrzebuję. Zadziała tylko na specjalny żeton. Tu jeszcze. Aha, torby nie otworzy, bo nie mam przycisku. Pastereczka. Co by tutaj zrobić? Wachlarz. Biały. Dobra, zebraliśmy biały kolor. Brakuje nam jeszcze raz 4 kolory. 4 kolory. Siatka na motyle. Idziemy teraz po te ryby. Nie, nie mogę tak. Powinnam zwabić rybę na powierzchnię. Jest tu jeszcze coś, co mógłbym zrobić. Rozpuszczalnik. Fioletowy. 3 kolory. O, pokarm dla rybek. Rybki. No i mam kolejny kolor, żółty. Jeszcze tylko niebieski i czerwony. Tu, o, coś leży na dnie akwarium. Chodźmy na balkon, włożmy te teraz przyciski do tej torby i mamy żeton. Budka telefoniczna. Szukamy budki telefonicznej. Tutaj się sowała. Wewiórka. Ja widziałem. A tutaj jest wewiórka. Autobus tu wyjechał. Z zawinkla. Szyld. Jaki szyld? Ten akurat szyld. Diabelski młyn jest w tym miejscu. Billboard. Pomnik. Neon? Neon jest sowany. Tutaj jest neon. Może trzeba go jakoś włączyć, żeby zaświecił. O, teraz zgasł. Dobra, już wiem. Musi być czerwony. O, flaga. Skuter. Hydrant. I wieża ciśnień. No kurczę, o, poszło w zerowo. Jak nigdy. Mamy teraz kolor czerwony. Brakuje nam jeszcze tylko niebieskiego koloru. Tylko niebieskiego koloru. To może się wrócę? Co tu jeszcze może być? Tego na razie nie pokoloruję. Nie pomaluję, o. Jeszcze jeden kolor.
Balkon. Co, tutaj jeszcze coś? No rzeczywiście było. No i mamy wszystkie kolory. Teraz idziemy malować. Odzyskaj wspomnienie, przywracając mu kolor. Zacznijmy od żółtego, proszę. Teraz zielony. Teraz weźmiemy sobie biały. No. Brązowy. Niech będzie. Teraz szary chyba. Albo dobra, niebieski. Ładnie wygląda, ładnie. Ale kurczę. Tutaj jeszcze niebieski. No to to będzie biały, tak? Biały. Żółta twarz. Tutaj też będzie żółte. Fioletowa kurtka. Tak. To ona już będzie zrobiona. On będzie zrobiony. Teraz brakuje mi tych budynków. Tu jeszcze biały ma być. We have already gone through enough. You will cover up his death in the news, understand? I'm warning you. I'll do anything for the peace of my daughter and the people of this town. I remember now. Ugh, that witch Perkins always tries to control everyone and everything. Is it possible that she is responsible for Alan's death? That woman is capable of anything. She never appreciated Sandra and Alan's romance. If Perkins was responsible for the boy's death, Sandra would know it. I think I should check her personal things. Can you tell me where they live? Of course. But please, be careful. That woman, Perkins, is mad. Oh, good evening, Mrs. Perkins. I didn't mean to disturb. It's fine. Come inside. We need to talk. Although she is still in a coma, Sandra seems to be doing better. She's going to be discharged from the hospital soon. Glad to hear it. But still, I need to know more about her relationship with Alan. It's very important for Sandra's convalescence. Oh, questions. No more questions today. We'll talk about it later. Now we have to celebrate with some cake and hot chocolate. I'll be back in a moment. If I want to find any evidence against her, I need to do it now. Ale dowodów będziemy szukać w następnej części. Pamiętajcie, żebyście zostawili po sobie kciuka, jakiś komentarz po sobie. Ja już dziękuję i do usłyszenia w następnej części. Bye.